Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Anatomia w praktyce. Dzisiejszego dnia przedstawimy obraz samego kolana pod kątem struktur kostnych, a także elementów mięśniowych w obszarze dołu podkolanowego i popracujemy sobie z tym dołem podkolanowym. Zapraszam Cię do oglądania filmu. Jeśli chodzi o staw kolanowy, będzie on się składał z trzech kości. Mamy kość udową, kość piszczelową i rzepkę. I przejdźmy do tego, jak wygląda to ustawienie w praktyce. Znajdźmy sobie na samym początku rzepkę. Jeżeli do stawu kolanowego przyłożymy sobie palec, będziemy na płaskiej strukturze kostnej. Będzie to nasza rzepka. Idąc po rzepce ku górze, w stronę proksymalną, znajdziemy się na dołku nadrzepkowym. Będzie to obszar, gdzie będzie przebiegało ścięgno mięśnia czworogłowego. Idąc sobie w dół, poprzecznie znajdziemy leżącą krawędź rzepki i jest to jej podstawa. Idąc sobie w dół, znajdziemy sobie całą przednią powierzchnię rzepki. Idąc ku dołowi, znajdziemy wystający twardy punkt kostny, który będzie opisywał nam wierzchołek rzepki. Jeśli chodzi o samą rzepkę, rzepka ma dwa brzegi. Jest to brzeg przyśrodkowy i brzeg boczny. Więc jeżeli palpacyjnie wyłapiemy sobie płaską strukturę kostną, to będziemy mogli znaleźć krawędź przyśrodkową oraz krawędź boczną rzepki w stawie kolanowym. Aby znaleźć część boczną powierzchni stawowej rzepki, będziemy musieli sobie rzepkę do strony bocznej delikatnie zepchnąć. Widzimy, zauważyć właściwie możemy tutaj krawędź boczną tej rzepki i wchodzimy sobie palcem pod spód. Tam będzie znajdowała się część boczna powierzchni stawowej rzepki. Analogicznie, pokażę na drugim kolanie, jeżeli sobie będziemy spychali rzepkę przyśrodkowo, czyli będziemy popychali przez krawędź boczną rzepki, aż dojdziemy do tego, że krawędź przyśrodkowa nam wyjdzie poza obszar stawu kolanowego, wkleimy się palcem i będziemy na powierzchni przyśrodkowej, właściwie na części przyśrodkowej powierzchni stawowej rzepki. Idąc niżej, dla tego ustawienia kończyny, możemy sobie właściwie znaleźć bez żadnego trudu guzowatość piszczelową. Jest to najbardziej wystający punkt w części proksymalnej kości piszczelowej, którą możemy znaleźć. Aby znaleźć powierzchnię stawową górną kości piszczelowej, potrzebujemy sobie iść po kości piszczelowej, po jej krawędzi bocznej i przyśrodkowej, aż dojdzie do rozszerzenia się struktury kostnej i wejdziemy sobie w takie dwa dołeczki. Przy zgięciu w stawie kolanowym do 90 stopni, będąc w tych miejscach, jesteśmy na powierzchni stawowej górnej kości piszczelowej. Jeśli chodzi o powierzchnię stawową kłykcia przyśrodkowego oraz bocznego kości udowej, musimy przejść sobie wyżej. Wyczujemy od góry ograniczenie w postaci delikatnego daszku dla tych dwóch punktów i będą to powierzchnie stawowe kości udowej. Jeśli chodzi o wizualizację wyżłobień kłykciowo-rzepkowych, możemy zaobserwować sobie kilka istotnych punktów. Będziemy mieli pod samą rzepką widoczne powierzchnie rzepkowe. Jeśli chodzi o niżej znajdujące się punkty, są to powierzchnie stawowe kłykciowe końca dalszego kości udowej. I to, co możemy jeszcze sobie zaobserwować, to pomiędzy tymi dwoma punktami będziemy mieli wyżłobienie kłykciowo-rzepkowe w stawie kolanowym. Niżej będzie znajdowała się powierzchnia stawowa na kości piszczelowej. Jeżeli chodzi o dostęp do wyżłobień kłykciowo-rzepkowych, na samym początku musimy sobie znaleźć kłykcie boczne. Znajdując sobie kłykcie boczne, będąc na ich krawędzi bocznej i po stronie przyśrodkowej, będziemy sobie schodzić w stronę samej rzepki. I w ustawieniu pacjenta, gdzie ma zgiętą staw kolanowy na 90 stopni lub więcej, z założoną nogą na nogę, będziemy mieli bezpośredni dostęp do punktów kostnych, którymi są wyżłobienia tutaj kłykciowo-rzepkowe. Jeśli chodzi o wizualizację wyżłobień kłykciowo-rzepkowych, na samym początku musimy sobie znaleźć po stronie przyśrodkowej kłykieć przyśrodkowy kości udowej, po stronie bocznej kłykieć boczny kości udowej i od tych dwóch punktów w kierunku samej rzepki będziemy sobie schodzić. Znajdując się na takich dwóch rowkach, będziemy mieli szansę znaleźć wyżłobienia kłykciowo-rzepkowe, które znajdują się na powierzchni, właściwie pomiędzy powierzchniami stawowymi, powierzchni stawowej rzepki oraz kości udowej. Po stronie przyśrodkowej możemy sobie zaobserwować, idąc po przyśrodkowej krawędzi kości piszczelowej, kłykieć przyśrodkowy kości piszczelowej, twardo wystający punkt kostny. Jeśli chodzi o punkt, który leży wyżej, to będzie brzeg kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej.
Idąc po kości udowej w dół, po przyśrodkowej stronie, będziemy znajdowali punkt twardy kostny. Jest to łukieć przyśrodkowy kości udowej. Nad nim bezpośrednio znajduje się brzeg powierzchni stawowej na łukciu przyśrodkowym kości udowej. Idąc w stronę samej rzepki, będziemy mieli powierzchnię stawową łukciowo-rzepkową dla stawu rzepkowo-udowego. Po stronie bocznej możemy sobie zaobserwować istotnych kilka punktów anatomicznych dla topografii danego obszaru. Będzie to głowa strzałki. Pod głową strzałki dystalnie będziemy mieli znajdującą się szyjkę strzałki. Od głowy strzałki, idąc w kierunku guzowatości piszczeli, będziemy mogli sobie spalpować twardy punkt kostny. Jest to guzek podkłykciowy. Idąc od tego guzka podkłykciowego w kierunku szpary stawowej, będziemy mieli łukieć boczny kości piszczelowej razem ze znajdującym się tam brzegiem bocznym powierzchni stawowej kości piszczelowej. Idąc nad szparą stawu kolanowego, będziemy mogli sobie znaleźć twardy punkt kostny. Będzie to brzeg boczny łukcia bocznego kości udowej i nadłukieć tutaj będziemy mogli sobie śmiało wypalpować jako twardy punkt kostny na kości udowej po stronie bocznej. Kolejnym istotnym elementem w anatomii palpacyjnej w praktyce jest znalezienie struktur więzadłowych. Po stronie bocznej będziemy mogli sobie zaobserwować więzadło poboczne boczne, czyli więzadło poboczne strzałkowe. Idąc od głowy strzałki w stronę łykcia bocznego kości udowej, będzie nam się wydzielało więzadło poboczne boczne. Jeśli chodzi o stronę przyśrodkową, to będziemy mieli więzadło poboczne piszczelowe. I znajdziemy sobie punkty wcześniej już omawiane, czyli brzeg kości udowej po stronie przyśrodkowej i brzeg kości piszczelowej po stronie przyśrodkowej. Pomiędzy tymi dwoma punktami będzie znajdowało się więzadło poboczne piszczelowe. Jeśli chodzi o struktury w obszarze rzepki, tam będziemy mieli istotne troczki. Jeżeli będziemy sobie spychać rzepkę przez krawędź przyśrodkową dobocznie, to będziemy mogli sobie po stronie przyśrodkowej wypalpować struktury troczków rzepki i analogicznie w drugą stronę, jeżeli będziemy sobie spychali do strony przyśrodkowej przez stronę boczną, będziemy mogli sobie wypalpować struktury troczków w obszarze rzepki. Jeśli chodzi o dodatkowe struktury, które możemy sobie zaobserwować i wypalpować, to idąc po przedniej powierzchni rzepki aż do wierzchołka, wyznaczymy sobie do lewej i do prawej strony ciałko tłuszczowe podrzepkowe. Pod tym ciałkiem tłuszczowym podrzepkowym, które jest w tych dwóch punktach, będziemy mogli sobie znaleźć fałdy skrzydłowe. Fałdy skrzydłowe są strukturami tutaj poniżej ciałka tłuszczowego. Jeśli chodzi o przedni przedział jeszcze stawu kolanowego, możemy sobie zaobserwować idące więzadło rzepki. Twardy pas, struktura, która jest dosyć mocna, będzie stabilizowała ruch rzepki i będzie pomagała w wyproście i zgięciu. Jeśli chodzi o ustawienie, no to zaczyna się u podstawy wierzchołka rzepki i idzie sobie do guzowatości piszczelowej. Kolejnym etapem jest to, aby znaleźć w obszarze dołu podkolanowego struktury mięśniowe. I za chwilę pokażę Wam, jak je znaleźć. Jeśli chodzi o dół podkolanowy, będziemy mieli tam istotne struktury miękkie. Aby sobie je opracować, będziemy potrzebowali wykorzystać uniwersalny wałek terapeutyczny, jaki mamy w gabinecie, czyli własną nogę. Ustawiamy w ten sposób nogę w zgięciu w stawie kolanowym. Pacjenta prosimy, żeby miał luźno ustawioną swoją nogę. Kciukiem jednej ręki, kciukiem drugiej ręki znajdujemy sobie od wewnętrznej strony centralnej w zgięciu stawu kolanowego, tutaj możemy sobie zaobserwować istotny fałd, ścięgno po stronie przyśrodkowej mięśnia półbłoniastego, a po stronie bocznej ścięgno mięśnia dwugłowego. Jeżeli zahaczymy się i chcemy sobie rozpierać w ten sposób te dwa ścięgna, po środku będziemy mogli sobie znaleźć istotną przestrzeń. Jeżeli wkleimy się w tę przestrzeń, to będziemy wiedzieli, że jesteśmy nad mięśniem podkolanowym. I teraz mięsień podkolanowy będzie sobie szedł od przestrzeni międzykłykciowej na kości udowej, aż do samej pięty. Jeśli chodzi o to, jak znaleźć mięsień podkolanowy, to musimy wykorzystać ten mięsień, na którym już jesteśmy. Wiemy, że mięsień będzie miał krawędź przyśrodkową i krawędź boczną, więc będąc na mięśniu podkolanowym, który biegnie tutaj jak moja dłoń, będziemy musieli sobie znaleźć krawędź zewnętrzną.
Wiemy, że mięsień podkolanowy będzie sobie pod mięśniem podeszwowym biegł w poprzek od bocznej strony kości udowej do przyśrodkowej strony kości piszczelowej. Więc jeżeli spadniemy sobie z krawędzi bocznej, to wpadniemy sobie na leżący mięsień podkolanowy. I teraz, jeszcze raz, ścięgno półboniastego, ścięgno mięśnia dwugłowego. Po środku znajdujemy sobie przestrzeń. Jeżeli się wkleimy w przestrzeń dołu podkolanowego, może być to nieprzyjemne w odczuciu dla pacjenta, ale znajdujemy sobie krawędź zewnętrzną tego mięśnia i wchodzimy sobie głębiej. Głębiej w palpacji będziemy mogli sobie strukturę mięśniową dosyć napiętą mogli wypalpować i jesteśmy właśnie na mięśniu podkolanowym. Jeśli chodzi o obszar dołu podkolanowego, to możemy sobie zaobserwować ścięgna, o których wcześniej wspomnieliśmy. Jeżeli bym poprosił pacjentkę, żeby utrzymała nogę w tej pozycji, wyczujemy sobie twarde struktury ścięgniste. To, co wyczuwamy, to jest mięsień półbłoniasty, mięsień półścięgnisty, właściwie ścięgno mięśnia półścięgnistego jest troszeczkę dalej. Czyli jeżeli znajdziemy sobie twardą strukturę, wejdziemy sobie w dołek, jesteśmy w przestrzeni pomiędzy ścięgnami mięśni i mamy mięsień półbłoniasty i jego ścięgno. Po stronie bocznej będziemy mieli wspólne ścięgno mięśnia dwugłowego. Jeśli chodzi o dół podkolanowy, możemy sobie w dole podkolanowym zaobserwować istotne struktury naczyniowe. Jeżeli wiemy już, jak znaleźć mięsień podeszwowy, to w centralnej części będzie bezpośrednio szła po przyśrodkowej stronie tętnica podkolanowa. Obok tego będzie szła żyła podkolanowa. Będzie szedł także nerw piszczelowy. A przy krawędzi mięśnia dwugłowego będzie sobie szedł nerw strzałkowy powierzchowny. Jeśli chodzi o obszar jeszcze przyśrodkowy, możemy sobie zaobserwować strukturę, które tworzą trzy mięśnie, jest to gęsia stopka. Aby znaleźć sobie mięśnie gęsiej stopki, potrzebujemy na samym początku znaleźć sobie krawędź przyśrodkową piszczeli i idziemy sobie do momentu, aż znajdziemy nasze palce bezpośrednio nad kłykciem przyśrodkowym kości piszczelowej. Aby sobie dodać pewnego ruchu i zaangażować tutaj pracę mięśni, potrzebujemy sobie skrócić nogę do zgięcia i zrobić rotację wewnętrzną. Wtedy będziemy mogli sobie zaobserwować włókna mięśni. Jeśli chodzi o nasze palce, to ścięgno mięśnia półścięgnistego przebiega najniżej i jest dobrze wyczuwalne palcem wskazującym. Jeśli chodzi o ścięgno mięśnia smukłego, leży tuż powyżej poprzedniego i daje się wyczuć palcem środkowym. Jeśli chodzi o część dalszą mięśnia krawieckiego, nakłada się na mięsień smukły i naprężeniem tego mięśnia możemy wyczuć za pomocą palca serdecznego. Jeśli chodzi o dół podkolanowy, jest to istotny obszar, o którym nie powinniśmy zapominać. Często można było w życiu akademickim usłyszeć, że praca z dołem podkolanowym nie powinna mieć miejsca, ponieważ jest tam dużo istotnych struktur, które możemy uszkodzić. Nie jest to do końca prawda. Chociaż pośrednio mógłbym się z tym zgodzić, jeżeli będziemy robili coś nieuważnie, to zawsze możemy śmiało zaszkodzić. Natomiast jeśli będziemy robili sobie wszystko z rozwagą i uwagą, nie będzie żadnego problemu. Kiedy byśmy pracowali z pacjentem, który ma dolegliwości w obszarze swojej kończyny? Jeżeli chodzi o dół podkolanowy, byśmy pracowali z pacjentem, który może mieć zmiany naczyniowe idące bezpośrednio do stopy, jeżeli ma dolegliwości neurologiczne z poziomu układu nerwowego, jeżeli będzie miał jakieś wrażenia bólowe pod kątem samego stawu kolanowego, pod kątem ciśnieniowego, rozpierania. Z racji tego, że tam mamy dużą ilość naczyń, warto się na tym skupić i pokażę, jak pracować na przykładzie. Jeśli chodzi o nasz przykład, możemy sobie uwzględnić bardzo prostą komponentę. Przykurcz zgięciowy w stawie kolanowym. Jeśli trafi do Was pacjent, którego położycie sobie na leżance i nie będzie mógł w pełni wyprostować stawu kolanowego, wiecie, że praca z dołem podkolanowym będzie miała szansę na to, aby tutaj dać rezultat. Rozluźnienie struktur w obszarze dołu podkolanowego będzie wpływało na rozluźnienie mięśniowo-powięziowe, wyrówna nam to napięcie, a to się przełoży na poprawę stanu u pacjenta. I przejdziemy sobie do pracy. Jeśli chodzi o dół podkolanowy, to warto na samym początku sobie zaobserwować, czy w obszarze dołu podkolanowego nie ma jakichś zmian skórnych, otwartych ran, czegoś, co może być dla nas zastanawiające pod kątem odesłania pacjenta do innego specjalisty. Na samym początku, jeżeli nie ma przeciwwskazań do pracy, to, co możemy sobie wykorzystać, to będą techniki z rozluźniania mięśniowo-powięziowego. Jest to bardzo proste ułożenie. Jeśli chodzi o jedną rękę, nad dołem podkolanowym ustawiamy sobie z paluszkami skierowanymi w stronę głowy. Z drugiej strony sobie tkankę
układamy z palcami skierowanymi w stronę stopy i teraz tak, wklejamy się z jednej strony, fiksujemy na luzie tkankowym w przeciwnym kierunku, czyli w stronę dogłowową, drugą nogę sobie dokładamy, naszą dłoń na drugą nogę. Doklejamy, rozciągamy, czyli tak jakbyśmy chcieli sobie rozciągnąć obszar dołu podkolanowego. Tylko nie idziemy do momentu, aż rozciągniemy to wszystko i przetaczamy sobie dalej, tylko dochodzimy sobie do momentu, gdzie wklejamy się w tkankę, rozciągamy, utrzymujemy to napięcie na drugiej nodze. Wklejamy się w tkankę, rozciągamy, utrzymujemy to napięcie i to, co możemy sobie wykorzystać śmiało, to przyjaciół w naszej praktyce, czyli grawitację i masę własnego ciała. Czyli to, co ja robię, fiksuję tkanki, wklejam się i mogę położyć nawet przed ramionami na naszym pacjencie. Taka technika powinna trwać do około 3 minut. Dzięki temu będziemy mieli wstępnie rozpracowany dół podkolanowy. Dla rozluźnienia w większym stopniu obszaru dołu podkolanowego warto uzupełnić o techniki z masażu tkanek głębokich, rozpracowanie ścięgna mięśnia półbłoniastego i półścięgnistego po stronie przyśrodkowej oraz po stronie bocznej ścięgna mięśnia dwugłowego. Wklejam się opuszkami palców na obszar ścięgna i wybieram sobie luz tkankowy, czyli wklejam się bezpośrednio w tkankę pacjenta. Potem ten luz tkankowy sobie rozciągam i zaczynam sobie powoli przetaczać. Wracam, wykonuję to jeszcze raz. Wklejam się, rozciągam luz tkankowy i zaczynam sobie przetaczać tkankę dalej. Takich powtórzeń wykonujmy kilkanaście, aby dobrze opracować sobie ścięgna po stronie przyśrodkowej, jak i po stronie bocznej. Dlatego dla mięśnia dwugłowego, dla jego ścięgna dystalnego wykonamy to samo. Wklejamy się w luz tkankowy, rozciągamy i zaczynamy sobie przetaczać. Zróbmy to jeszcze raz. Wklejamy się w luz tkankowy, rozciągam luz tkankowy i idziemy w przeciwnym kierunku. Aby przejść dalej do opracowania dołu podkolanowego, wykorzystujemy sobie nasz wałek. Stajemy sobie bezpośrednio za pacjentem i to, co chcemy zrobić, to znaleźć sobie ścięgna. Ścięgno mięśnia półbłoniastego z półścięgnistym po stronie przyśrodkowej, ścięgno mięśnia dwugłowego i mamy bezpośrednio palec po samym środku. Centralnie na fałdzie stawu kolanowego. Wiemy, że mięsień podeszwowy biegnie sobie w ten sposób, więc na samym początku chcemy pracować sobie w przebiegu włókien mięśnia podeszwowego. Czyli praca, którą będziemy sobie wykonywać, będzie delikatna i będzie w kierunku dogłowowym i w stronę doogonową, czyli wzdłuż przebiegu wektora włókien. Jeżeli poczujemy luz na tkance, to będziemy mogli sobie dodać komponentę pracy w poprzek. Więc jeżeli mięsień biegnie sobie w ten sposób, to będziemy chcieli pracować sobie w poprzek samego mięśnia. Czyli jakbyśmy chcieli iść od jednego łykcia do drugiego. I staramy się delikatnie pracować na mięśniu, jakbyśmy bardzo powoli chcieli szarpać za strunę w gitarze. Jeżeli opracujemy sobie mięsień podeszwowy, to będziemy mogli sobie opracować leżący pod nim głębiej mięsień podkolanowy. Więc tak samo, znajdujemy sobie mięsień półbłoniasty i półścięgnisty razem ze ścięgnami, po stronie bocznej mięsień dwugłowy, znajdujemy sobie centralnie mięsień podeszwowy, na którym byliśmy chwilę temu, idziemy na jego krawędź boczną, wklejamy się w tkankę, wiemy, że ten mięsień będzie szedł od bocznej strony kości udowej do przyśrodkowej strony kości piszczelowej i staramy się wkleić troszeczkę głębiej w tkanki. Wiemy, że włókna będą biegły w tę stronę, a w myśl pracy MTG, którą chcemy tutaj popracować, będziemy sobie pracowali na samym początku wzdłuż wektora. Czyli ruch będzie szedł jakby od bocznej strony kości udowej do przyśrodkowej strony kości piszczelowej. Jeżeli opracujemy sobie tą techniką mięsień kilka razy, będziemy mogli popracować sobie w poprzek. Czyli jeżeli mięsień biegnie w ten sposób, to będziemy komponentę prostopadłego ruchu wklejali na tkankę. Oprócz tego możemy sobie podziałać w myśl pracy z punktami spustowymi. Możemy się po prostu wkleić w ten mięsień i możemy sobie jeszcze nogę delikatnie pogłębić do zgięcia, żeby dla pacjenta nie było to bolesne.
Jeśli chodzi o to, jak pracować sobie z zestawem kolanowym, jak znaleźć punkty kostne, struktury mięśniowe oraz jak proponować Twoim pacjentom podstawową terapię, to już wszystko wiesz. Wyczekuj kolejnych odcinków, gdzie będziesz miał praktyczne wskazówki z anatomii palpacyjnej i podstaw terapii. Cześć!